Audycja 5 minut dla sadownika i rolnika w Radiu Leliwa. W każdy wtorek o 12.30 oraz w sobotę o 7.30. Zaprasza Dariusz Ziarko. Sponsorem audycji jest ProCam Polska. Dzień dobry, z tej strony Dariusz Ziarko. Witam słuchaczy w audycji, w której poruszymy temat ochrony fungicydowej i odżywiania ziemniaka. Ponownie pojawił się kierownik działu ziemniaka firmy ProCam, Michał Dąbrowski. Witam Państwa serdecznie. Na co zwrócić uwagę w pierwszych zabiegach agrotechnicznych na plantacjach ziemniaka? Pierwsze zabiegi agrotechniczne po wschodach ziemniaków to przede wszystkim dalsza walka z chwastami, które gdzieniegdzie mogą nam się pojawić. Tutaj mamy dość ograniczone możliwości, jeżeli chodzi o zastosowanie rozwiązań chemicznych, ponieważ tak naprawdę zostaje nam tylko rimsulfuron, który wykazuje średnią skuteczność, jeżeli chodzi o działanie na komosę, która zazwyczaj się pojawia, bądź na chwasty jednoliścienne. Natomiast jeżeli chodzi o wcześniej wspomniane jednoliścienne, możemy jeszcze zastosować graminicydy, więc tutaj zająłbym się w pierwszym etapie poprawką na chwasty, natomiast potem musimy się już skupiać na właściwych zabiegach fungicydowych oraz zabiegach odżywiania dolistnego. Pamiętajmy, że ziemniak jest rośliną, która jest bardzo wrażliwa, jeżeli chodzi o warunki pogodowe. W momencie, w którym mamy bardzo wysokie opady atmosferyczne albo dokonujemy intensywnego deszczowania plantacji, temperatura wzrasta, możemy spotkać się już na wczesnych etapach wzrostu z bardzo dużą presją zarazy ziemniaka, jak również coraz częściej i coraz wcześniej alternariozy ziemniaka. Przygotowaliśmy na ten sezon sprawdzone rozwiązania dla wszystkich Państwa, jeżeli chodzi o ziemniaki zarówno z przeznaczeniem na zbiór wczesny, jak również ziemniaki przechowalnicze, skrobiowe, przemysłowe, z przeznaczeniem na chips czy frytkę. Pierwsze zabiegi, które byśmy polecali Państwu do zastosowania, powinny być oparte o substancje, które są w stanie wyczyścić nam zarodniki zarazy, która może się nam pojawiać na liściach, na przykład z infekcji odglebowych, bądź z takich wczesnych infekcji, gdzie na tych liściach, na przykład dla ziemniaków wczesnych, po zdjęciu włókniny pojawiają się jakieś plamy. Wtedy powinniśmy zastosować produkt Electis, który zawiera w swoim składzie dwie substancje, zoksamid i cymoksanil. Możemy go uzupełnić również o rozwiązanie typowo zwalczające pierwsze fazy alternariozy ziemniaka, na przykład czystą azoksystrobinę w dawce 0,5 litra na hektar. Jeżeli chodzi o samo nawożenie dolistne, na pierwszych etapach wzrostu skupiłbym się na zawiązywaniu bulw. Ziemniak w tych pierwszych etapach na haczykowaniu pobiera bardzo duże ilości fosforu i aby pobudzić to pobieranie fosforu odglebowo, zastosowałbym odżywkę fosforową, minimum 40-50% fosforu. W ProCam mamy przygotowany kompleksowy produkt Prolif Macro P w dawce 2-2,5 kg na hektar. Oprócz tego uzupełniony o biostymulator Improver. Dlaczego akurat w tym momencie? Roślina, która buduje bulwy, jest bardzo wrażliwa na niedobory wody, na warunki atmosferyczne i poświęca bardzo dużo energii po to, aby bulwy wytworzyć. Dlatego też ten biostymulator spowoduje, że będziemy mogli dużo płynniej przechodzić do kolejnych etapów ochrony czy nawożenia. Roślina dużo lepiej sobie poradzi z jakimś stresem, czy nadmiernymi opadami, bądź nadmiernymi temperaturami, czy suszą. Po 10-14 dniach od pierwszego zabiegu zastosowałbym już bardzo mocny produkt oparty o działanie systemiczne. Dlaczego? Przede wszystkim mamy pełne pokrycie liści na plantacji, mamy bardzo bujną plantację, jest duże parowanie też odglebowe, jeżeli wystąpią opady atmosferyczne lub będziemy mieli intensywne nawadnianie i tutaj zastosowałbym już nasze główne rozwiązanie do zwalczania zaraz ziemniaka, czyli preparat Zorwek. Zorwek w tym sezonie mamy przygotowany w dwóch odsłonach, doskonale znany Zorwek Endavia w dawce 0,4 litra na hektar, ale również całkowicie nowe rozwiązanie, Zorwek Azuleopak, rozwiązanie oparte o dwa produkty, czyli Zorwek Anikade w dawce 0,15 litra na hektar i Azuleo czysty cyjazofamid w dawce 0,3 litra na hektar. Stosując to rozwiązanie łącznie mamy najwyższą ochronę i najwyższą skuteczność do zwalczania zarazy ziemniaka. We wszystkich uprawach mamy coraz większy problem ze szkodnikami. Jak sytuacja przedstawia się w uprawie ziemniaka? Niestety w ziemniaku cały czas jesteśmy narażeni na działanie stonki ziemniaczanej czy mszyc. Cały czas, co roku praktycznie słyszymy o tym, że Komisja Europejska wycofuje
zbieram kolejne substancje, które zwalczają choroby czy szkodniki w różnych uprawach. Na dzień dzisiejszy mamy jeszcze bardzo dobre rozwiązania do zwalczania tych szkodników i proponuję Państwu zastosowanie sprawdzonych rozwiązań. Mamy w swoim portfolio preparat Coragen, jak również preparat Benevia. Jeżeli chodzi o samą skuteczność, bardziej skupiłbym się tutaj na okresie, w którym stosujemy te zabiegi. W ubiegłych latach mierzyliśmy się bardzo dużo z presją temperaturową, ponieważ stosowanie wszelkiego rodzaju insektycydów w zbyt wysokiej temperaturze, nawet o godzinie 18, 19, ta temperatura w łanie nadal jest wysoka i bardzo szybko odparowuje nam preparat, dlatego zwracajmy uwagę, żeby dotrzeć tym preparatem jak najgłębiej na plantacji ziemniaków, ale jednocześnie też, żeby robić te zabiegi, kiedy temperatura nie tylko na zewnątrz, ale również w łanie spadnie, czyli raczej godzina 21, 22. Jeżeli chodzi o zwalczanie mszyc, mamy sprawdzony preparat Afinto, czyli flonikamid. Tutaj też póki co mamy z czego strzelać, także myślę, że w tym sezonie sobie świetnie ze szkodnikami poradzimy. Czy omawiana przez Ciebie technologia może być zastosowana tylko przez profesjonalnych producentów ziemniaka, czy mogą je również zastosować producenci na mniejszych areałach? Nasza technologia jest tak naprawdę dla wszystkich użytkowników. W tej chwili docieramy już do Państwa na terenie całej Polski, zarówno z punktu działania oddziału, jak również sklepów. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Dysponujemy też małymi opakowaniami, także nie tylko profesjonalne, duże farmy, ale również takie gospodarstwa, które produkują troszeczkę mniejsze, aczkolwiek chcą produkować dobrej jakości ziemniaki, znajdą coś dla siebie. Także zachęcam do współpracy. Jesteśmy przygotowani do sezonu 2023. Mamy produkty, które myślę powinny znaleźć się na Państwa polach. Przypomnę, że odwiedził nas dzisiaj kierownik działu ziemniaka firmy Procam, Michał Dąbrowski. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Żegna się z Państwem Dariusz Ziarko. Zapraszam za tydzień o tej samej porze. Sponsorem audycji jest Procam Polska. Audycja 5 minut dla sadownika i rolnika w Radiu Leliwa. W każdy wtorek o 12.30 oraz w sobotę o 7.30.